Witam Was serdecznie w kolejnej części kursu do matury rozszerzonej. W tej części będziemy dalej zajmowali się geometrią przestrzenną. Mamy powiedziane, że uczeń musi umieć określać, jaką figurą jest dany przekrój grania stosłupa lub ostrosłupa płaszczyzną. Przekrojami brył zajmowaliśmy się już w podstawowej części kursu, ale tutaj rozszerzymy sobie to zagadnienie, zajmiemy się zadaniami trudniejszymi. W tej głównej, podstawowej części kursu zrobimy sobie dwa zadania z przekrojami, jedno z grania stosłupem, drugie z ostrosłupem, no a więcej zadań tego typu znajdziecie w zbiorku do tej części kursu, tam będziecie mogli przetrenować inne warianty. Generalnie te zadania robi się w podobny sposób, korzysta się z podobnych faktów, tak jak w każdym zadaniu z geometrii przestrzennej. Oczywiście twierdzenie Pitagorasa w trójkątach prostokątnych, definicje funkcji trygonometrycznych, czasem twierdzenie sinusów, kosinusów lub podobieństwo trójkątów. Generalnie przechodzimy z sytuacji przestrzennej na sytuację płaską, no i tam rozpracowujemy odpowiednie trójkąty. Najczęściej są to trójkąty prostokątne. Zróbmy sobie na początku taki przykład z przekrojem. Może to weźmiemy sobie na początek sześcian. Narysujmy rysunek sześcianu. No i polecenie do tego zadania będzie takie, żeby obliczyć pole przekroju tego sześcianu płaszczyzną, która będzie przechodziła przez przekątną podstawy i będzie nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Może podpiszmy sobie jeszcze krawędź naszego sześcianu, że będzie miał jakąś długość, na przykład 3. No i teraz zaznaczmy ten odcinek, który na pewno będzie należał do naszego przekroju, przez który przechodzi płaszczyzna, którą tniemy nasz sześcian. To będzie przekątna podstawy. No i wiemy, że ta płaszczyzna cięcia jest nachylona do całej płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Jak zaznaczyć ten kąt nachylenia dwóch ścian do siebie, dwóch płaszczyzn? Możemy w tym celu narysować drugą przekątną naszej podstawy. Tutaj trafimy w środek podstawy. No i ten kąt, o którym jest mowa w treści zadania, to będzie kąt, możemy go zaznaczyć na razie na przykład tak, pomiędzy takim odcinkiem a tą przekątną. Tutaj możemy sobie zaznaczyć, że mamy kąt 60 stopni i rzeczywiście, gdyby tutaj był kąt 60 stopni, no to ta płaszczyzna cięcia wycięłaby nam, na pewno by trafiła w ten punkt i ten punkt. No i jeżeli mamy trzy punkty należące do przekroju, no to na pewno możemy je połączyć. Te odcinki także muszą należeć do naszego przekroju, czyli widzimy, że w tym przypadku przekrojem byłby trójkąt i musielibyśmy obliczyć pole tego trójkąta. Nie wiemy jednak, czy ten kąt 60 stopni jest rzeczywiście na tyle mały, żeby trafić w tę krawędź. Gdyby był większy, no to gdybyśmy z tym punktem wędrowali do góry jeszcze dalej, no to by się mogło okazać, że żeby ten kąt rzeczywiście był równy 60 stopni, to te krawędzie cięcia ścian bocznych musiałyby być tu nachylone pod większym kątem i już nie trafiłyby tu w jeden wspólny punkt, który byłby położony na tej krawędzi pionowej, tylko ta krawędź by trafiła tutaj, znaczy ten odcinek cięcia trafiłby tutaj w tą krawędź górną, a ten odcinek zamiast tutaj tak samo trafiłby w tą krawędź w tym miejscu, no i otrzymalibyśmy wówczas w przekroju trapez i musielibyśmy obliczyć pole trapezu. Czyli pierwsza ważna rzecz, jaką tu musimy ustalić, to który z tych dwóch przypadków zachodzi. Czy dla kąta 60 stopni w sześcianie będziemy mieli taki przekrój, czy taki? Żeby to zrobić, to możemy na przykład spojrzeć na trójkąt prostokątny wyznaczony przez te trzy punkty. O, taki trójkąt prostokątny. Tu oczywiście mamy kąt prosty. Możemy go sobie nawet wyrysować na oddzielnym rysunku. Narysujmy sobie ten trójkącik. Na pewno ten odcinek, to jest krawędź naszego sześcianu, ma długość 3. Tu mamy kąt prosty. Tu jest połowa przekątnej podstawy, czyli 3 pierwiastki z 2 podzielić na 2. A tu jest nasz kącik, który chcemy ustalić, jaką ma miarę. Może nazwijmy go sobie alfa. No i jeżeli okaże się, że ten kąt alfa jest
większe od 60 stopni, no to by oznaczało, że ten kąt 60 stopni rzeczywiście trafi nam tutaj w tą krawędź i będziemy mieli ten przekrój. Natomiast jeżeli okaże się mniejszy od 60 stopni, to znaczy, że kąt 60 stopni nachylenia płaszczyzny będzie w tej niebieskiej wersji, będzie trafiał wyżej niż przekątna, niż ten odcinek łączący środek podstawy z tym wierzchołkiem, no i wtedy będziemy mieli w przekroju trapez. No to sprawdźmy, która z tych dwóch wersji zachodzi. Możemy w tym celu policzyć tangens tego kąta. Tangens kąta alfa to się równa z definicji stosunek tego boku do tego, czyli 3 podzielić na 3 pierwiastki z 2 na 2, to się równa 3 razy odwrotność tego ułamka, 2 podzielić na 3 przez pierwiastek z 2, trójki się skracają, 2 na pierwiastek z 2, to pierwiastek z 2, czyli w przybliżeniu około 1,41. Teraz z tablic maturalnych na końcu, które są funkcji trygonometrycznych, odczytujemy, że w takim przypadku kąt alfa to jest około 55 stopni. Czyli w związku z tym zachodzi ten niebieski przypadek, skoro kąt nachylenia płaszczyzny cięcia jest równy 60 stopni, no to musi być większy niż ten odcinek, czyli pod większym kątem, czyli tak jak narysowaliśmy to w tym niebieskim przypadku. Czyli będziemy w tym zadaniu musieli obliczyć pole takiego trapezu. Pole trapezu liczy się w ten sposób, że to jest suma podstaw podzielić na 2 razy wysokość. Może w związku z tym narysujmy sobie tą wysokość. Tutaj zaznaczmy sobie może środek tego odcinka i połączmy go ze środkiem podstawy. To będzie nasza wysokość h. Może w ogóle zróbmy sobie jeszcze jeden rysunek poglądowy, żeby mieć czytelniej narysowaną całą tą sytuację. Wprowadziłem następujące oznaczenia na wierzchołki, żeby teraz łatwiej nam było zapisywać obliczenia. No i na początku napiszmy wzór na pole naszego czworokąta BDRQ, pole BDRQ. To pole chcemy obliczyć, no i to się równa suma podstaw, czyli odcinek BD plus odcinek ten, czyli QR, podzielić na 2 i jeszcze razy ta nasza niebieska wysokość H. No to zaczynamy po kolei. Musimy obliczyć 3 długości, żeby móc podstawić do tego wzoru i uzyskać odpowiedź do zadania. Najłatwiej będzie obliczyć odcinek BD. Wiemy, że nasz sześcian ma krawędź długości 3, czyli BD to jest po prostu przekątna kwadratu o boku 3, czyli możemy sobie zapisać, że BD to się równa 3 pierwiastki z 2. Także jedną rzecz już mamy. Teraz możemy się zająć na przykład odcinkiem QR albo wysokością H. Wydaje mi się, że najłatwiej będzie teraz obliczyć wysokość h. Możemy ją mianowicie ulokować w takim trójkącie prostokątnym, że z tego wierzchołka narysujemy sobie odcinek prostopadły tutaj do naszej przekątnej, który trafi w jakiś punkt tej przekątnej PC. Może podpiszmy sobie ten punkcik literką T. No i teraz możemy nawet wyrysować na oddzielnym rysunku ten trójkąt, który nas teraz interesuje, trójkąt prostokątny PTS. Tutaj mamy kąt 60 stopni. Tą wysokość ST wiemy, jaką ma długość. Ona jest taka sama jak wysokość całego sześcianu, czyli ma długość 3. No i z takiego trójkąta prostokątnego, w którym znamy jedną długość jednego boku oraz kąt, odcinek ten, który nas interesuje, czyli h, bez trudu wyliczymy. Możemy napisać, że z funkcji trygonometrycznych 3 do h to się równa z definicji najpierw ten bok, potem ten, no to to będzie sinus tego kąta, czyli 60 stopni, czyli mamy stąd, że h to się równa 3 podzielić na sinus 60 stopni, czyli pierwiastek z 3 przez 2, czyli to się równa 3 razy 2 podzielić na pierwiastek z 3, czyli to się równa pierwiastek z 3 na pierwiastek z 3 to pierwiastek z 3, czyli 2 pierwiastki z 3.
Czyli mamy policzoną już drugą długość, która jest potrzebna do obliczenia naszego pola. Został nam do obliczenia odcinek QR, który znajduje się tutaj. No i żeby go obliczyć, to możemy zauważyć, że on jest równy 2 razy długość tego odcinka SE. Gdybym wyrysował na płaskiej powierzchni tą sytuację QFR, może tak zrobię, no to to będzie połowa kwadratu. To będzie taki rysunek. Punkt R narysuję, teraz punkt F, teraz punkt Q. To jest ten odcinek, który nas interesuje. Tu jest kąt 90 stopni. Te kąty mają po 45 stopni, czyli gdybym tutaj dorysował jeszcze takie dwa odcinki, no to mielibyśmy tutaj przekątną kwadratu, ten odcinek QR, czyli wystarczy, że umielibyśmy obliczyć ten odcinek. No te dwa odcinki są równej długości, w szczególności odcinek QR, ten punkcik, który tu zaznaczyłem, to jest oczywiście nasz punkt S, czyli możemy napisać, że odcinek QR to się równa 2 razy taki odcinek jak tutaj, czyli 2 razy odcinek SF. Odcinek SF możemy dosyć łatwo obliczyć stąd. Tutaj mamy taki sam odcinek, to się równa 2 razy ten odcinek TC. Na odcinek TC obliczymy jako długość odcinka PC minus odcinek PT. Odcinek może zapiszmy tak. Długość odcinka TC to się równa. Odcinek PC to jest połowa przekątnej naszego kwadratu o boku 3, czyli 3 pierwiastki z 2 na 2 minus odcinek PT. Odcinek PT możemy obliczyć z tego trójkąta prostokątnego. Może na razie napiszę tak. Minus odcinek PT. No i PT musimy obliczyć. Napiszmy może, że odcinek PT podzielić na H. H mieliśmy obliczone tutaj. To są 2 pierwiastki z 3. To się równa z definicji funkcji trygonometrycznych cosinus 60 stopni. Cosinus 60 stopni to jest 1 druga, czyli stąd możemy napisać, że wynika, że odcinek PT to się równa 2 pierwiastki z 3 razy 1 druga, czyli po prostu pierwiastek z 3. Zatem możemy napisać, że nasz odcinek TC to się równa 3 pierwiastki z 2 podzielić na 2 minus pierwiastek z 3. To napiszę tak, minus 2 pierwiastki z 3 podzielić na 2 to się równa, no tu już tego chyba lepiej nie da się zapisać. Możemy tylko zapisać w jednym ułamku, czyli 3 pierwiastki z 2 minus 2 pierwiastki z 3 podzielić na 2. No i mamy wyliczony odcinek TC, czyli tak naprawdę mamy wyliczony odcinek QR. Napiszmy, że odcinek QR to się równa, tak jak tu napisaliśmy, 2 odcinki TC, czyli to się równa 2 razy ten ułamek, czyli po prostu 3 pierwiastki z 2 minus 2 pierwiastki z 3. No i gdy mamy teraz policzoną trzecią odległość niezbędną do policzenia naszego przekroju, no to możemy policzyć już nasz przekrój. Przekrój trapezu BDRQ to się równa, sumujemy dwie podstawy, BD mieliśmy tutaj, czyli 3 pierwiastki z 2 plus QR obliczyliśmy tutaj, 3 pierwiastki z 2 minus 2 pierwiastki z 3 podzielić na 2 i jeszcze razy wysokość H mieliśmy obliczoną tutaj, 2 pierwiastki z 3 to się równa, dwójki się skracają. Tutaj 3 pierwiastki z 2 plus 3 pierwiastki z 2 to będzie 6 pierwiastków z 2 minus 2 pierwiastki z 3 i wszystko razy jeszcze pierwiastek z 3. Możemy też jeszcze to wymnożyć. 6 pierwiastków z 2 razy pierwiastek z 3 to będzie 6 pierwiastków z 6 minus 2 pierwiastki z 3 razy pierwiastek z 3 to 2 razy 3, czyli po prostu 6. Czyli 6 pierwiastków z 6 minus 6, tyle jest równe szukane pole przekroju. Może teraz dla odmiany zrobimy sobie właśnie zadanie z ostrosłupem i znajdziemy pole przekroju jakiegoś ostrosłupa. Może weźmiemy sobie ostrosłup prawidłowy czworokątny.
Powiedzmy, że będziemy mieli dane w tym ostrosłupie długość krawędzi literką A i ponadto jeszcze będziemy mieli kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, o, czyli ten kącik w tym miejscu, że on ma miarę alfa. No i będziemy musieli wyrazić za pomocą tych dwóch literek A oraz alfa pole przekroju tego ostrosłupa, które uzyskamy poprzez przecięcie go płaszczyzną, która będzie przechodziła przez tę krawędź naszego ostrosłupa i przez środek tej krawędzi, czyli przez ten punkt. Jak się zabieramy za rozwiązywanie takiego zadania? Ano tak samo jak w zadaniu poprzednim, musimy na początku namierzyć, jak wygląda nasz przekrój. Mamy krawędź, która należy do naszego przekroju, czyli mamy dwa punkty, krańce tego odcinka, które należą do naszego przekroju. Mamy również trzeci punkt. Trzy punkty zawsze nam wyznaczają płaszczyznę. Możemy połączyć te dwa punkty odcinkiem, który będzie jednocześnie wysokością tej ściany bocznej naszego ostrosłupa, czyli ten odcinek należy do naszego przekroju. No i tak samo możemy połączyć te dwa punkty odcinkiem, który będzie leżał w płaszczyźnie podstawy naszego ostrosłupa. Ten odcinek także należy do przekroju, czyli naszym przekrojem będzie trójkąt, który wyznaczają te trzy odcinki. Już widzimy w tym momencie, że prawdopodobnie wszystkie te trzy odcinki będą różnej długości. Możemy je sobie oznaczyć jakimiś literkami. Może tutaj niech będzie x, może ten odcinek jako wysokość ściany bocznej oznaczę literką h, no i może ten odcinek oznaczymy sobie literką y. No i teraz spróbujmy może wyliczyć długości wszystkich tych trzech odcinków. Jak mielibyśmy policzone długości trzech odcinków, no to chociażby ze wzoru Herona moglibyśmy obliczyć pole trójkąta o znanych trzech bokach. Który z tych odcinków byłoby nam wyliczyć najłatwiej? No wydaje mi się, że najłatwiejszy w obliczeniu będzie odcinek H, ponieważ mamy go również w tym miejscu. Tu też jest wysokość ściany bocznej, także tutaj także mamy H. No i ten odcinek H jest ulokowany w takim trójkącie prostokątnym, którego znamy zarówno długość tego odcinka, jak i kąt alfa. Ten odcinek ma oczywiście długość A pół. Możemy sobie nawet wyrysować ten trójkąt na oddzielnym rysunku. To będzie trójkąt prostokątny. Tutaj mamy kącik alfa, tu jest nasza szukana wysokość ściany bocznej h. Ten odcinek to jest połowa krawędzi podstawy naszego ostrosłupa, czyli ma długość a pół. No i z funkcji trygonometrycznych możemy teraz wyliczyć, ile jest równa ta wysokość h. Napiszmy, że z definicji kosinusa, stosunek tej przy prostokątnej do przeciwprostokątnej, czyli a pół podzielić na h, to się równa kosinus kąta alfa, czyli stąd wynika, że h to się równa a pół podzielić na kosinus alfa, czyli a podzielić na 2 kosinusy alfa. Czyli mamy już wyliczoną literkę h, wyraziliśmy ją za pomocą literki a oraz naszego kąta alfa, czyli za pomocą naszych danych, no to już jeden odcinek mamy z głowy. Teraz może spróbujmy wyliczyć y. Jego również będzie łatwo wyliczyć, ponieważ jest ulokowany w takim trójkącie prostokątnym w podstawie naszego ostrosłupa. Również możemy sobie wyrysować ten trójkąt prostokątny. Tutaj mamy kącik prosty. Y to jest przeciwprostokątna w tym trójkącie prostokątnym. Ten odcinek to jest ten odcinek. Ma długość a. No a tutaj mamy połowę krawędzi długości a, czyli mamy a pół. No i w tym przypadku najłatwiej y będzie wyliczyć z Pitagorasa. Napiszmy, że y kwadrat to się równa a kwadrat plus ten odcinek do kwadratu, czyli a kwadrat podzielić na 4, czyli y to się równa 5 czwartych a kwadrat. Oczywiście y kwadrat to jest równe tyle, a y to jest pierwiastek z tej liczby, czyli a pierwiastków z 5 dzielone na 2. No i mamy wyliczony drugi odcinek naszego czerwonego trójkąta. Jeszcze pozostał nam do wyliczenia odcinek x. No i ten odcinek x chyba najłatwiej byłoby wyliczyć z takiego trójkąta prostokątnego. Tutaj oczywiście mamy kącik prosty, znamy już długość wysokości h, znamy ten bok, wyrysujmy sobie ten trójkąt prostokątny.
Tutaj mamy kąt prosty, przy kącie prostym mamy wysokość h. Wyliczyliśmy, ile ona już jest równa, no ale może na razie podpiszmy tak. Tutaj mamy h, ten odcinek to jest połowa krawędzi podstawy, czyli mamy a pół. No a tutaj mamy naszego x. No to napiszmy, że z Pitagorasa x kwadrat to się równa suma kwadratów przy prostokątnych, czyli h kwadrat plus a kwadrat dzielone na 4. Moglibyśmy teraz oczywiście podstawić pod h tą wartość, podnieść do kwadratu, potem z całości wyciągnąć pierwiastek, no ale wyszedłby nam jakiś brzydki x, taki dosyć skomplikowany, już i tak te napisy są dosyć skomplikowane. Czyli gdybyśmy tak zapisali x, no to teoretycznie moglibyśmy skorzystać ze wzoru Herona na zapisanie pola tego trójkąta o tych bokach x, h oraz y. No ale to wyszłoby jakieś bardzo skomplikowane wyrażenie, o ile coś by się nam tam nie poredukowało. I może, żeby nie stosować wzoru Herona, to może zastosujemy wzór na pole trójkąta z wykorzystaniem kąta między bokami. Najładniej nam wyszły tutaj boki y oraz h. To są względnie proste wyrażenia. No to moglibyśmy sobie zaznaczyć kąt między tymi bokami y oraz h. Nazwijmy go literką beta. No i oczywiście moglibyśmy skorzystać ze wzoru na pole trójkąta, które jest w postaci 1 druga razy iloczyn sąsiednich boków, czyli h razy y i jeszcze razy sinus kąta beta. My niestety nie mamy sinusa kąta beta, ale mając wszystkie trzy boki, stwierdzenia kosinusów bardzo łatwo możemy obliczyć. Kosinus kąta beta, no a potem z jedynki trygonometrycznej wyliczymy sinus beta, podstawimy do tego wzoru i powinno wyjść w miarę nieźle zapisane to pole. No to może spróbujmy tak zrobić. Napiszemy sobie, że stwierdzenia kosinusów mamy tak, dla tego czerwonego trójkąta. X podniesione do kwadratu to się równa suma kwadratów dwóch pozostałych boków, czyli h kwadrat plus y kwadrat minus podwojony iloczyn tych dwóch boków, czyli 2 razy h razy y. Może od razu podstawię pod h i pod y to, co sobie wyliczyliśmy, czyli pod h podstawię a dzielone na 2 kosinusy alfa razy, a pod y podstawię to wyrażenie a pierwiastków z 5 dzielone na 2, no i oczywiście razy jeszcze kosinus kąta beta, kąta pomiędzy tymi odcinkami y oraz h. Co nam się tutaj uprości? Na pewno możemy sobie dwójki skrócić. Przeniesiemy h kwadrat oraz y kwadrat na lewą stronę. Tutaj mamy x kwadrat, w którym też występuje h kwadrat. Może tak właśnie to zapiszmy. Zamiast x kwadrat to napiszemy h kwadrat plus a kwadrat dzielone przez 4. H kwadrat przenosimy na lewą stronę, to jest minus h kwadrat minus y kwadrat. A y kwadrat mieliśmy wyliczone tutaj. No to to jest 5a kwadrat dzielone na 4. Co nam się tutaj uprości? Tu a możemy wymnożyć, będzie a kwadrat. Generalnie będziemy musieli podzielić całe to równanie przez to wyrażenie, które stoi przy kosinusie beta. Może na razie zapiszę tak, to się równa a kwadrat pierwiastek z 5 podzielić na, a tutaj nam zostanie w mianowniku po prostu 2 kosinus alfa i całość jeszcze razy kosinus beta. H kwadraty się odejmują, a kwadrat dzielony na 4 minus 5, a kwadrat dzielony na 4 to jest po prostu minus 1 a kwadrat. A tutaj zjadłem jeszcze minus, oczywiście tu był minus przed tym całym wyrażeniem, on zostaje, czyli skoro tu mamy wyrażenie ujemne, tu będziemy mieli minus a kwadrat, no to te minusy możemy pominąć, czyli będziemy mieli po lewej stronie po prostu a kwadrat razy odwrotność tego ułamka, czyli 2 kosinusy alfa podzielić na a kwadrat pierwiastków z 5, to się równa kosinus beta, a kwadraty się skracają, czyli stąd możemy napisać, że kosinus kąta beta to się równa, całkiem nieźle wyszło, 2 kosinusy alfa podzielić na pierwiastek z 5. No i gdy mamy już wyliczonego kosinusa bety, to teraz możemy sinusa bety policzyć bardzo łatwo z jedynki trygonometrycznej. Napiszmy, że sinus beta to się równa 1 minus kosinus kwadrat beta, czyli to wyrażenie do kwadratu, 4 kosinusy kwadrat
alfa podzielić na pierwiastek z 5 do kwadratu, to będzie podzielić na 5, no i z całości wyciągamy jeszcze pierwiastek. Czyli moglibyśmy od razu już teraz zapisać wzór na pole naszego trójkąta, że to się równa 1 druga razy h. No i pod h podstawiamy to, co wyliczyliśmy wcześniej, a dzielone na 2 kosinusy alfa razy y. Pod y podstawiamy to wyrażenie, a pierwiastków z 5 podzielić na 2. No i jeszcze raz sinus beta możemy pod pierwiastkiem sprowadzić do wspólnego mianownika. To będzie pierwiastek z 5 minus 4 kosinusy kwadrat alfa podzielić jeszcze na 5. O, widzimy, że ten pierwiastek z 5 z tym pierwiastkiem z 5 się skróci. Dwójki tutaj się wymnożą, czyli w liczniku otrzymamy a razy a, czyli to będzie a kwadrat razy jeszcze pierwiastek z tego wyrażenia, czyli pierwiastek z 5 minus 4 kosinusy kwadrat alfa, to zostanie pod pierwiastkiem, a w mianowniku będziemy mieli 2 razy 2 razy 2, czyli 8 i jeszcze razy kosinus kąta alfa. No i takim wzorem wyraża się pole naszego przekroju, pole naszego czerwonego trójkąta. No niestety w tym zadaniu rachunki mieliśmy takie dosyć przykre, ponieważ mieliśmy wszystko, liczyliśmy na literkach. Mieliśmy tą literkę A oraz alfa i tu się mało rzeczy upraszczało. Gdybyśmy mieli podany jakiś konkretny kąt, jakąś konkretną długość krawędzi podstawy naszego ostrosłupa, no to na pewno rachunki byłyby przyjemniejsze, łatwiej by się to wszystko liczyło. Być może nawet na tym poziomie, jak wyliczyliśmy H, Y oraz X, moglibyśmy wtedy łatwo zastosować twierdzenie Herona i błyskawicznie wyliczyć pole tego trójkąta. No ale ponieważ mieliśmy takie przykre napisy, no to poradziliśmy sobie w ten sposób. Wynik też nie wyszedł za ładny, no ale już jako tako dało się go zapisać. Myślę, że ze wzoru Herona by nam wyszło dużo dłuższe wyrażenie, które być może też odpowiednimi przekształceniami udałoby się doprowadzić do takiej postaci. No ale stwierdzenia kosinusów też dosyć szybko, potem z jedynki trygonometrycznej i z tego pola, wzoru na pole trójkąta, doszliśmy do takiego w miarę niezłego jeszcze wyniku. No to myślę, że na tych dwóch przykładach przetrenowaliśmy takie trochę trudniejsze sytuacje, z jakimi możecie spotkać się na poziomie rozszerzonym. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że jak szukacie przekroju jakiejś bryły ostrosłupa, graniastosłupa, płaszczyzną, no to przede wszystkim musicie znaleźć ten przekrój. Szukacie punktów należących do przekroju. Jak znajdziecie przynajmniej 3 punkty należące do przekroju, to możecie je połączyć. Wtedy takie odcinki łączące punkty należące do przekroju też będą należały do takiego przekroju. No i w ten sposób budujecie figurę, która jest przekrojem danej bryły płaszczyzną. No jak już namierzycie dokładnie taki przekrój, rysunek musi być dokładny, żebyście wiedzieli, jak wyliczać te poszczególne odcinki, no to potem przechodzicie na sytuację płaską i z Pitagorasa, z definicji funkcji trygonometrycznych, czasem może z podobieństwa trójkątów, wyliczacie długości odpowiednich odcinków, no i na koniec odpowiednim wzorem, takim, jakim jest w danej sytuacji najwygodniej, liczycie pole danej figury. Jak widzicie, czasem też się przydaje twierdzenie kosinusów, czasem może się przydać twierdzenie sinusów, żeby coś zapisać lepiej, łatwiej, obliczyć, wykorzystać jakiś kąt. Jedynka trygonometryczna też nam się tutaj przydaje, jeżeli chcemy z kosinusa wyliczyć sobie sinus lub w drugą stronę, no to te przekształcenia trygonometryczne też nam się przydają w stereometrii. Warto o nich pamiętać, warto z nich korzystać. Gdybyście chcieli poćwiczyć jeszcze trochę takich trudniejszych zadań z geometrii, nie tylko z przekrojami, no ale ogólnie zadania z geometrii przestrzennej z poziomu rozszerzonego, to możecie zajrzeć do zbiorku, do tej części kursu. Tam będę wrzucał takie różne trudniejsze zadania z geometrii przestrzennej. Będziecie mogli sobie potrenować na tych zadankach różne sytuacje, jakie zdarzają się w geometrii przestrzennej. Myślę, że warto nabrać wprawy w tych zadaniach, no bo wymagają one jednak od nas trochę tej wprawy, żebyśmy sprawnie dostrzegali te trójkąty prostokątne, odcinki, jakie możemy z nich wyliczać. To generalnie nie jest trudne, aczkolwiek wymaga sporej ilości rachunków, dokładnego rysunku przede wszystkim, żeby z niego dostrzegać właśnie te trójkąty, z których możemy wyliczać kolejne odcinki. No i żeby nabrać wprawy, to na pewno warto rozwiązać jak najwięcej zadań.
W tym odcinku dziękuję już Wam serdecznie za uwagę. Życzę owocnej nauki i pozdrawiam serdecznie.